Jak zjedzona kanapka? Tak. Krzyś jeszcze nie wie, co to jest? Ja już wiem, co to jest. Zaraz mu pokażę, jestem ciekawa jego miny. Czekaj, jeszcze nie siadaj. Będziesz. Pamiętasz, jak mi przyniosłeś prezent walentynki? Gofrownicę. To będzie dzień kobiet, a potem będzie dzień mężczyzny, więc kupiłam coś na dzień mężczyzny. Mikołaj, wyjdź z półki. Ja się boję. Już zawczasu załatwiłam prezent. Frytkownica? Tak. Strasznie pokrojona, jakby była ze zwrotu. No, znowu tak to wygląda. To nie jest oryginalne pakowanie na pewno. A nie było jej na stanie, wiesz, lokalnie. Może się specjalnie tak pozaklejali. Dodatkowo. Tak. Czywali fryturą. No. No jest. Myślałem, że to większe jest. One takie są. Tak? No. Piciek jest. No zobaczymy, potestujemy i... Ale zmieścimy się w półce. Nie, to jest zaklejone, to chyba nie. Raczej nie, no nie? Jest tu folijka? Jak nie ma folijki, to... Nie ma folijki na tym. Ale tu jest zaklejone jakby oryginalnie. Myślisz, że ktoś by to zostawił? Nie wiem. Dobra, zobaczmy. No da się to tak z powrotem zakleić. No dobra, zobaczymy. Trzeba używać, jak coś to się zwróci. No malutkie. Taka mikroskopijna frytkownica. No. I ludzie mówią, że to dla, wiesz, czteroosobowej rodziny. Co? Przecież tu się tego zmieści. No malutko. Na pewno tu nie zrobisz jakiegoś kurczaka. Bo to szkoda czasu. No. Chyba ktoś zobaczył, że to jest takie małe i to zwrócił. No. Strasznie to jest małe. Za małe to jest chyba. Dla mnie to... Jestem zawiedzenie roku. No popatrzcie. Ja tu włożę rękę, to jest no. Wielkość mojej ręki. To jest jak zabawkowe. Tak, trochę nie ma sensu, Martuś. Ja uważam, że to jest wciul za małe, bo tutaj oni tam pokazują, że kurczaka całego wsadzają. No, bez sensu. No ma przepiórkę. Kur... No chyba. Dziękuję ci bardzo. Nie, no to tak przy okazji powiedziałam, żeby nie było, że ja... Ale zwróć to. Weź to zaklej, to zwróć. Bo jest to mikroskopijne. No to jeżeli się ktoś zastanawiał nad frytkownicą beztłuszczową z Lidla, to... Ile to ma pojemności niby? 2-4 litra. No a tamte miały po 7 litrów. Nie ma sensu, nie ma sensu nawet tego testować. To jest taka frytownica na wyjazd. Jak suszarki, wiesz, turystyczne, to jest frytownica do kampera, o. O Boże. O Boże. I te frytki nawet nie dojdą, bo byś musiała... No, bo będą tak jedne na drugiej, wiesz. Tak. Nie będą rozłożone, nie będą w ogóle miały miejsca. No patrzcie, jak to wygląda. No, moja ręka i frytkownica, no dajcie spokój, nie? Co prawda ona nie jest droga, bo ona kosztuje tam chyba 200 coś złotych. Hejo! No i stwierdziłam, że... A, zrobimy test i przy okazji będziemy mieć, zobaczymy, jak to się wszystko sprawdza. A okazuje się, że to jest takie... Tyle było z mojej frytkownicy. Szukam dalej. Może ktoś ma frytownicę beztłuszczową większą. Oprócz tego z Lidla, jak zamawiałam, to już raz dostałam produkt ze zwrotu i był to wiatrak. On był jakby naprawiany, poreklamacyjny i ja go dostałam. No i zepsuł się, nie? I właśnie próbujemy go dosłać, bo oczywiście, co fajne, właściwie nie fajne, to był sarkazm, to produkty zamówione w Lidlu online nie jesteście w stanie zwracać w sklepie. Musicie tam dzwonić, kombinować i cudować, żeby wysłali wam etykietę i żebyście mogli to zwrócić. Jeżeli chodzi o sprzątanie moje, macie w rolce na Instagramie, bo już ją dodałam. Więc tam możecie zobaczyć, jak wyglądało to u mnie. Ja rolki nie zrobiłem. Krzyś nie zrobił rolki, ale wsadzamy teraz szafkę. Więc to może być epickie, jak zniesiemy ją po schodach, bo ona jest tak ciężka. Czekaj, ja sobie może kapci założę, bo jak mi to spadnie na stopu, to chcesz to robić za mną. No, kładaj tam przez drzwi? To jest już tak chyba. O. Uważaj na stopę.
prawo, lewy. Wstawić. Kolejny stopę. I ostatni. No, powiem ci, nawet pod kątem jest czysto. Ta szafka i tak ma być na drugiej stronie, ale chcemy to wszystko tutaj uporządkować, więc będzie to najlepszą opcją. Ja wniosłam sobie takie dęksy i tętegi do mycia. Chciałam w Akszonie kupić samą taką tackę obrotową, żeby sobie włożyć do lodówki i mieć wszystkie sosy czy tam jogurty jakby pod ręką, żeby będę mogła sobie to obracać. Ale stwierdzam, że w sumie kurczę, po co mi to kupować, jak mogę to zdjąć i będę miała tą tackę obrotową, bo na razie to mi nie jest potrzebne, a tutaj mi nic nie wejdzie tak na dobrą sprawę, bo to są za małe są te okienka dla mnie teraz. Wszystko ogarnięte, nawet poprzyklejaliśmy tutaj takie naklejki specjalne, na których można pisać sobie rzeczy tutaj, co mamy tutaj w danym pudełku. Super, wszystko tutaj już jest poukładane, w każdym jest odpowiednie rzeczy, czyli na przykład jak mamy prąd, to mamy tu jakieś kable, jakieś rzeczy do prądu, gdy mamy tu odwody, no to wiadomo, tutaj jakieś rzeczy typu jakieś rurki i tak dalej od kranu, tutaj malowanie, czyli jakieś tam szpachle, pędzle, wałki, wszystko tutaj się fajnie pomieściło i kupiliśmy w Action takie organizery. One są ekstra, można je dzielić na różne szerokości i to wszystko tutaj właśnie zajmie się tym dzieleniem. Trochę to trwało, ale przynajmniej mamy wszystko już wiadomo, gdzie co jest. Cześć Mimi. No, tutaj. Przyszedłeś do mnie, super. A teraz idziemy robić jakiś obiad, bo wszyscy głodni. Robimy obiad, a dzisiaj będą podudzia z kurczaka. Bo Mikołaj strasznie lubi, my w sumie też bardzo lubimy. Natomiast w książce kucharskiej Coś Dobrego znajdziecie ekspresową marynatę na skrzydełka. I ona też się świetnie sprawdzi właśnie do podudzi. To jest marynata z dwóch składników. Mięso wychodzi tak pyszne, że szokko. Muszę sobie co dziś na obiad. Dzieci nie proszę skrzydełka. Tak wyglądają skrzydełka robione przez Martusię. Piechota. Nie, ta marynata naprawdę jest dobra. Bardzo dobra, bardzo szybka, bardzo łatwa. I co w tym jest najlepszego? To, że dajecie dwa składniki, mieszacie to i po prostu wrzucacie do piekarnika, koniec, gotowe. Już nie musicie z tym nic robić. To jest taki obiad na totalnie szybko, gdy nie macie czasu siedzieć nad garami. Jeszcze, może ja wam pokażę taki dyks, który mamy, który testowaliśmy kiedyś wcześniej. Na dół dajecie na przykład pokrojone ziemniaki. One się zrobią w tym tłuszczu, który się wytapia z kurczaka, więc nie dajecie nic. Posypujecie tylko na przykład solą, pieprzem, a jak ktoś lubi. Co to jest, Mikołaj? Mikołaj nazwał to łyżelcem. Łyżelcem? Tak. Wychodzi i tak patrzy. Mama, łyżelec. Łyżelec. Łylec. No jak? Co to jest? Łylac teraz. No, prawie teraz trochę, trochę łyżka, trochę widelec. Najważniejsze są proporcje tutaj w tym. A my na przykład mamy, ja używam keczupu, który tutaj nie ma praktycznie cukru w sobie. Więc jak ktoś tam mówi, że keczup mało fit i mało zdrowy, to zależy jaki keczup kupicie. Keczup keczupowi nierówny, tak jak większa rzeczy. Najlepiej jak to postoi, wiecie, zrobicie to rano, jak każde mięso. Gdy postoi w marynacie, to wtedy ona nabiera smaku tej marynaty. Natomiast my nie mamy na to czasu, więc będę tą marynatą polewała. Uważaj Mikołaj, bo wylejesz mi to. Nie, nie. Ale po co ty chcesz keczupu tu chcesz? Tyle ci dam. No nie mogę. Pyszny keczup? Dzięki tej marynacie już od razu dostajecie taki kolor tego kurczaka przepyszny, tą skórkę
i tak dalej, że on wygląda po prostu przepysznie i smakuje jeszcze lepiej. I więcej takich przepisów znajdziecie po prostu w naszej książce kucharskiej. Ja jeszcze się biorę za deser, bo będę robiła sernika, który też jest by the way z naszej książki kucharskiej. Ulubiony sernik Krzysia. Oberwał właśnie lampą w głowę. Ale w książce znajdziecie zarówno szybkie przepisy, jak i na przykład takie zdecydowanie dłuższe, ale jest też super przepis, jak teściowa ma przyjść i nie wiecie, co macie zrobić. Już to mam idę, biegniemy. Rozmyślcie się. A, tu jednak chodzi. Mikołaj chce zobaczyć magiczny dings po prostu. Zobaczcie, to jest gadżet, który kiedyś kupiłam na AliExpress. No sprawdź to. I to jest tak mądre. Myję to w zmywarce. Totalnie się nic z tym nie dzieje. Było tyle razy używane i wygląda no jak nowe. No nie, wiadomo, że jest trochę nie wkładaj porysowane, ale wygląda jak nowe. Patrz, jakie to jest brudne. To trzeba do mycia. Tak, no porysowane, bo tego non-stop używamy. I to używam na przykład, nie wiem, samej tej blaszki do przypiekania paluszków rybnych na przykład. I słuchajcie, patrzcie, jakie to jest magiczne, bo ja wolę tak ze względu na to, że jak tutaj zawieszę tego kurczaka, to on mi się podpieka z każdej strony, nie? Wiecie, on sobie wisi jak kurczak z drożna. No, to jest fajne, że on się przypieka z każdej strony. Bo to jak się stykają, to później trzeba, albo leżą, to trzeba je później obrócić. Tak, no bo on teraz będzie wytapiał ten jakby tłuszcz, no nie? Swój, własny. I tak on spływa na tackę i dobrze jest ta tacka, bo nie brudzi wam całego piekarnika. Wszystko jest na tej tacce i to po prostu zlewacie później. Albo robicie sos, jeżeli lubicie. A nie powiedziałam o tym. Słuchajcie. Najlepszy gadżet, jaki może być, istnieć i w ogóle stworzyliśmy go dla was, do książki. Jest to gadżet, dzięki któremu nie musicie brudnymi łapami przewracać kartek, załóżmy, nie wiem, przewróci wam się kartka, chociaż tutaj akurat w tej książce jest to mało możliwe. Natomiast ja nie mam problemu z tym, żeby przejechać w ten sposób książkę, a wiem, że niektórzy tego nie robią, chcą mieć książkę jak z księgarni w idealnym stanie i jak prosto od nas z wysyłki, dlatego nie chcą dotykać, nie chcą przyjeżdżać, żeby te kartki się trzymały. I dzięki temu stojakowi macie brudne ręce, wszystko widzicie. Nasze książki kucharskie są zrobione w taki sposób, że cały przepis zazwyczaj jest na dwóch stronach. Natomiast w naszej książce kucharskiej zastosowaliśmy jeden bardzo ważny element, czyli każdy przepis podzielony jest na kroki. Dzięki czemu nie gubicie się w tych przepisach. Jesteście w kroku, macie jedną czynność, tam jakiś zestaw czynności do wykonania, który zrobicie i nie musicie śledzić i znowu znajdować się w całym przepisie. Także książki są niebywale przemyślane i mają wam ułatwiać życie i właśnie to robią. A nasz mały człowiek bez przerwy gada. Weszliśmy w etap bez przerwy mówienia. Ja już rozumiem wszystkie te rolki. O, powiedz mama, a potem niesamowicie ważny element, że idź po jaja. Że to nie jest tak, że zostajecie takie coś i gabarytowo nie macie gdzie tego postawić. Po prostu sobie to rozkładacie i wkładacie do szuflady. Nie zajmuje to miejsca i używacie wtedy, kiedy potrzebujecie faktycznie. Więc super sprawa, ponieważ nie musicie szukać miejsca w półce, gdzie to postawić, tylko po prostu to w tej półce, bez problemu w szufladzie, gdziekolwiek przechować. To jest już zgotowanie, walka z tygrysem, nie? Chodź, tygrysie. Co trzeba mieć? Co mały kucharz musi mieć? Woreczka. Co? Małe woreczka szukam. Walca, aha, kochani, nie potrzebujemy walca, tylko potrzebujemy fartuch. To jest wałek, a ty potrzebujesz fartuch. Nie, nie widzę, nie widzę. Idziemy po fartuchy. Jest fartuch. Nie ma czapy. Dobrze, czapa też będzie. Nie, nie widzę czapy. Już ci mam. Nie widzę czapy. Ja ją widzę. Ja nie widzę. No zaraz znajdę. Wow. Nie ma czapy, nie ma waleca. A po co ci ten walec? No, on będzie, bo on chce ciachu wałkować i nie ma ukrywać. Serniczka się nie wałkuje, wiesz? Ciacha, tak. Ja waleca. Ty walecie. Tata, tu czapę. To jest czapa druga dla ciebie do innego kompletu. Mamy, tak.
No mama też by ją potrzebowała, to się zgadza akurat. Możesz sobie założyć jedną, jak dasz radę. Zapę? Oj nie, moja jedynka chyba nie wejdzie. No weszło. Nie wiem jak wygląda. Idealnie. To co, mama też ma mieć czapę? Mama, waleca dużo! Waleca dużo! Mama musi mieć waleca. Nie, 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 nie. Jest walec? Tak. A twój walec gdzie jest? Nie widzę. Tu jest twój walec. Mama, jest! To jest walec! Dobrze, dziękuję. A to do usta mogłaś swój ubrać, a nie jego. To jest mój. Aha, uwaga! Palec poleciał! Dobrze, że nie na kogoś. To Zacha. Lepiej ci teraz? Ja Zacho. Chodecku, musimy ustawić timer i za godzinę będzie kurczaczek. Zgrzywam na głowie! Dobre masz. Ale mamy super. Piękny, cudowny, pyszny sernik. Uwielbiam, ja uwielbiam serniki. W przyszłym tygodniu znowu będzie sernik, bo mam pomysł na sernik kajmakowy. Już mi się on przyśnił w głowie, jak to mi, ale nie mamy kajmaku, więc nie jestem w stanie go zrobić, ale powiedziałam, że zrobimy go. Kajmakowy. Kajmakowy na sernik? Na kajmakowym spodzie. Kajmak jest zawsze dobry. Z takimi kleksami kajmaku może w środku, jak mi się to uda zrobić, to zobaczymy. Nie pasuje, to zaraz to mamusia zrobi. A już ten marcynos, ty marcynos. O, możemy cytrynę wycisnąć. Idziemy, musimy odsunąć, tam jest ten wyciskacz do cytryn. Znajdziesz wyciskacz do cytryn? Ty wiesz, który to jest? Mikołaj wie wszystko. No, a ja się zabieram za rozpalenie w kominku. Przygotowałem sobie już tutaj drzewo. Dzisiaj umyłem szybę, więc jest czyściutka, piękniutka, tylko wiadomo, jak słońce świeci w taki sposób, to wszędzie widać kurz normalny. Spokój, nawet mi nie było nic mówić. Ja już widzę, jak okna do mnie mówią. Hello? Będziesz wyciskał cytrynki. Tu! Tutaj! Mama dzisiaj ma ten na herbatkę. On nie działa. Działa, tylko trzeba przycisk. No. No, musisz trzymać cały czas. Teraz możesz zobaczyć? Jest wyciśnięta? Jeszcze troszeczkę mama wyciśnie, bo to trzeba, nie chcę się tak nacisnąć na rączkę. To jest super w ogóle wyciskacz do cytryny. I do pomarańczy. Mocno wycisz. Sprawdzimy. Gotowe? No mocno. Jak? Dobrze idzie? Idzie. Trochę. No to nalej mama trochę, bo nikt nie widział, że Mikołaj się nawet nie skrzywił. No, dobra. Pijesz ten sok z cytryny? Tak. Dobry? Mama, teraz ty. Dobra. Dobry jesteś! Chłopaku, dobry jesteś! Nikowi, żebyś tego nie wylał. Może sobie to przelej, Martuś, bo on to może ci wylać. W kominku już napalone, znaczy jeszcze się nie rozpalił. Ej, już się pomału tutaj chwytają różne drewienka. Zawsze tak właśnie palę od góry. I w jakichś dwóch, trzech miejscach zaczynam, wtedy na pewno się ładnie rozpali i szybko. A tutaj jak? Pomarańcze teraz? Tak, Mikołaj robi sobie soczek. A ta tacka właśnie działa tak, że jak zobaczycie, cały tutaj tłuszcz z tego kurczaka spada tu na tą tackę. Nie brudzi tutaj nic z boku, tylko włącznie ten podkład. I idealnie wszystko się wytapia. Zobaczcie, jak pięknie wygląda kurczak. Ale masz soku, Mikołaj. Dobra. 200 ml soku z pomarańczy. I mandarynek.
Dobra, lejemy. Sam go zrobiłeś. Jaki? Tak, muszę. To tak łapczywie Mikołaj pije. No nie teraz, skończyła się energia. Popatrz, zdjęliśmy to już. Sok, który sam zrobił, najlepiej smakuje. No tak, chyba że po tej cytrynie. Mnie się chciało pić, no. Wyzerowany kubek. Jeszcze? Tak. O. Sam nalejesz? Skoro sam zrobiłeś, to i sam nalej. Dobrze, po troszeczku pijemy. On już jest trochę zmęczony, on już tak... To jest bardzo zmęczony. Ale jest dopiero piąta. O ty, koleżko. Ty. No co, musi smakować, sprawdzać, czy jest dobre, no nie? Bo to nie zrobimy niedobrego, tak? Musisz sprawdzać. Każdy nadgryzasz? O. Chociaż Mikołaj mieli bardzo dobrze. Ja nie wiem, czy był nam potrzebny ten sprzęt, skoro Mikołaj tak dobrze mieli. Dobra, teraz musimy to zamknąć. No, mączka się zrobiła, pięknie. Okej! Ekstra. Wow. Yeah. Jakie? No zaraz, mama ci znajdzie. Kurczaczek gotowy. Aż skrzypi jak śnieg. Jeszcze gorące. Piękna, chrupiąca skóreczka. Idealnie przypieczony. Zacząłem jeść, ale musicie to zobaczyć. Wezmę tego nowego. Tego sobie tu zostawię. Zerkajcie. Odchodzi od kości wszystko. Nic nie zostaje na kości. Idealnie. Jesteś dumny z żony? Upieczony, tak? Widzę czapę. Głowa.